Siema, gościu. Dzisiaj z Amadeuszem po raz kolejny. W ogóle jakoś często nagrywam na YouTubie, nie? To nie jest wcale tak, że nagrywaliśmy te wszystkie filmy jednego dnia. Wcale tak nie jest. Ja już tu swoje życie przyniosłem. Dziś zrobimy choinkę świąteczną, bo zbliża się klimat świąt. Taki przepis nada się chyba na imprezę. Idealnie. Tak, jakąś wigilię taką przed... Taki snack przed nawpierdzielaniem się karpia. A ty jesz w ogóle karpia na świecie, czy nie? Nie. Nie? A jesz jakieś ryby? Zbyt ościste. Zbyt mulaste. Tak. Dorsz i te sprawy raczej. A, widzisz. Ale pierożki też lubisz. Tak. A ja właśnie nie lubię, jakoś nie przypadam za pierogami. Więc jestem antypierogi. Zawsze oddaję karę, żeby i kapusta z krochem. Ale kapustę to wcinam. I ryby po grecku. Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze danie wigilijne, które musi znajdować się na waszym świątecznym stole. Dziś zrobimy choinkę z ciasta francuskiego. Przemieszamy ją ricottą, serem cheddar i szpinakiem, który stygnie, chłodzi się na balkonie. Więc zaraz do was wracam. Teraz słuchajcie, wymieszamy nasz szpinak z ricottą i odrobiną sera. Wszystko w jednym pojemniku i wysmarujemy to na nasze ciasto, które musimy tutaj wyciąć w formę trójkąta, takiej choinki. A te dwa skrawki złączymy i położymy na górę. Teraz wszystko dokładnie mieszamy. Ale ładnie wygląda. Doprawiamy solą i wieprzem. Bicek jest! Trochę mało jest soli. I słuchajcie, teraz wytniemy tutaj trójkącik taki. I te dwie części, które zostaną, skleimy na osobnym papierze. I jak posmarujemy naszą masę, która wygląda tak, bo tu mieszaliśmy właśnie cheddar, ricottę, to wysmarujemy tutaj. Posypiemy jeszcze cheddarem i te później dwa trójkąciki skleimy. No, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Smarujemy teraz szpinak na choinkę. Wow. Słuchajcie, teraz ładnie wysmarujemy tutaj choinkę i zaraz położymy drugą część. Rozgrzaliśmy sobie piekarnik do 220 stopni i wstawimy to niby na 10 minut, ale ja to nie wierzę, słuchajcie. Zawsze wstawiam na tyle, ile jest napisane na opakowaniu i zawsze jest za mało. Teraz jeszcze więcej cheddara i mozzarelli. Teraz nałożymy na to nasze ciasto, najpierw nóżkę, później resztę. Mam nadzieję, że nie rozwalę ciasta nakładając w trakcie. Teraz nakładamy drugą część ciasta na górę. Oby się udało! Wow, idealnie! Widzisz, dobrze, że mam tego brata. Teraz tworzymy coś na kształt gałęzi w ten sposób. Okej, i tak do samej góry. Dobrze robię, szefie? Idealnie. I teraz zawijamy nasze gałązki. Uważajcie, żeby ich nie urwać. Otworzyła nam się ta choinka. Jest. Jest. Ho, 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 Merry Christmas. Świąteczna choinka ze szpinakiem. Lecisz do pieca. Testujemy, słuchajcie, nasz wytwór cukierniczy. Tak, na żywca? Tak, lecimy. Nie ma co. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Nie? Mhm. Mógłbym takie całe zjeść. Dobrze, moi drodzy, my się żegnamy. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. I to co, to tyle. Wpadajcie do Amadeusza na TikToki. Zapraszam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa. Na razie.